na Smiszu, po słowackiej stronie Tatr, w klasztorze żywnik Cypria. Górale. Klasztor ten nazywali czerwony, od koloru cegły, z której został zbudowany. Cypria, jako że był mnichem ustronionym, pracował w owym klasztorze jako lekarz, aptekarz i zielarz. Ponadto interesował się alchemią, dzięki której nauczył się robić materiały wybuchowe i tworzyć lustra. Największym marzeniem mnicha było wzbicie się przez tworza, tak jak robią to tatrzańskie orły. Długie lata poświęcił na budowę maszyny, która miała pozwolić mu latać. Mnichowi udało się w końcu zbudować maszynę, która wyglądem przypominała trochę ptaka, a trochę rybę. Maszyna zbudowana została z drzewa cisowego, a dla lepszego efektu głód namasycono żywicą. Pewnego razu, kiedy brat Cyprian przebywał w swej celi, w lustrze, które sam wykonał, zauważył tatrzańskie jezioro, nad którym stała młoda, piękna pasterka pasąca owce. Serce mnicha zabiło mocniej. I wtem ujrzał, że dziewczyna z lustra patrzy w jego kierunku. Cypianie, jeżeli pragniesz mnie ujrzeć, przyleć do mnie swoją cudowną maszyną, rzekła pasterka i gorąco uśmiechnęła się do stronnego mnicha. Tak, pragnę cię ujrzeć, przytaknął Cyprian, a wtedy obraz ślicznej pasterki zniknął z lustra. Nagle mnich słyszał donośny głos z nieba. Skrzydła otrzymały ptaki i jedyne im jest dane latać, aż do czasu. Niebiosa ewidentnie ostrzegały Cypriana przed próbą lotu. Lecz w owej chwili w celi pojawił się diabeł, którego celem było skuszenie Cypriana, aby przeciwstawił się niebiańskim ostrzeżeniom. Dziewczyna ciekawa na ciebie, kusił czar. Nie wolno mi, niebiosa mnie ostrzegały przed lotem. Czyż nie słyszałeś, że ludziom nie wolno latać aż do czasu? Właśnie nadszedł ten czas. Czort dalej kusił mnicha. Nie mogę, rzekł już mniej pewny siebie zakonnik. Oczywiście, że możesz. Na coś innego otrzymałeś tak wielką mądrość, która pozwala tobie pozdrawiać i tworzyć tak niezwykłe wynalazki. Masz rację, to jest zapewne próba. Odparł mnich pewny siebie i ruszył po swoją maszynę. Diabeł zatarł ręce z zadowolenia i pomógł Cyprianowi przenieść maszynę z czerwonego klasztoru na szczyt trzech koron. Gdy Cyprian usadowił się w maszynie, przez chwilę chciał się wycofać, lecz w tej chwili czort swoją mocą zepchnął go z góry. Rad nie rad mnich musiał uruchomić maszynę i ratować się lotem. Kiedy zmierzał w kierunku morskiego oka, na niebie zgromadziły się czarne chmury. Pomimo silnego wiatru, Cyprianowi udało się bezpiecznie wylądować nieopodal pasterki. Dziewczyna na widoku mnicha w dziwnej maszynie mocno się przeraziła.
tej chwili Cypriana dosięgła kara niebios. Piorun uderzył w posłusznego mnicha, zmieniając go w skalny głaz, który dziś nazywany jest mnichem.